Muszę się niestety cofnąć. No ale cóż, no nic nie poradzę na to. Nic na to nie poradzę. Więc zróbmy tak. Jeżeli teraz będzie cięcie, to znaczy, że... Inaczej. Czekaj, jak się masz przyjaciół? Dobra, to jest to standardowe. Zrobimy tak, w ten sposób. Jeżeli tu będzie cięcie, to znaczy, że starczyło odcinka na następny odcinek. Jak znowu tak zwał. Jeżeli nie, no to znaczy, że idziemy do końca, już mało zostało. Dobra, Elisa, spoko. I tutaj chodzi o Zjednoczoną Federację. Dobra. Następny. Tak ładnie szło. Dokumenty. Cel waszej podróży, odwiedzam moich krewnych. 60 dni. To się zgadza. Krótkie włosy, jasne włosy, 87, 76. Zgadza się. No chyba nie. Tu są dwa różne numery. To musi być pomyłka, ten dokument jest ważny. Dory memory. Co to jest? Kurde, że ja nie zapamiętałem z tym Dimitriem. On coś mówił, ale kurde, zapomniałem o tym. Dokumenty, arystoczka. 49, zgadza się. O! Wzrost jest chyba coś nie halo. Ta informacja się nie zgadza. Nie wiem, o czym mówicie. Odcisk palców. Dane zgodne. Wszystkie dane zgodne. Ale w tym brzydka jesteś. Urodzona kiedyś na pewno. Dobra, lecimy dalej. To była kobieta, pamiętam. Babcia, dokumenty proszę. Zjednoczona Federacja, odwiedzam moich krewnych. Ale nie mogę cię przepuścić, przyjaciółko. Kurde, aja. Podstawowe zasady. Zjednoczona Federacja. Nie wpuszczamy obywateli Zjednoczonej Federacji, no właśnie. Nie przenosicie waszej choroby do naszego kraju, co? Mam końskie zdrowie. Odmówić wizy to dla nas jak splunąć. To dla was jak splunąć. Cała papierkowa robota na marno. Dokumenty. Zostawię to tutaj. A, to jest ten. Don Juan. No nie, no nie możesz, no. Co to takiego? No właśnie. Taki piękny list, wiem. Następny. Dokumenty. Cel. Zamierzam pracować. Stomatologia. Kilka miesięcy. Kurde, ile tych dokumentów. Zgodne. Zgodne. I ważne pewnie. Tak. Zostawimy zezwolenie na pracę, termin też jest chyba dobry. Zgodne, pieczęć była dobra, kręcone włosy dobre, 165 cm wzrostu, 160 kg. To też jest dobre. Dobra, no to jak dobre, to dobre. Jesteś poszukiwana, nie jesteś poszukiwana. Zapraszamy do arystoczki. Nasza koleżanka co do tego jeszcze jest potrzebna. Dokumenty, cel podróży, tranzyt. Wszystkie włosy. 2 tygodnie. Życie jest do dupy. Ty nie jesteś ładna. Tam to było ładniejsze. Jak ogień, tak, magnetyzm. Szkoda, bo tam to było ładna. Dzięki. Kobieta urodzona, gdy gasa. Wszystko tu będzie dobrze na pewno. Joa Mark. No, zgadza się wszystko. Witam i o zdrowie pytam. Dziękuję jeszcze raz.
Dokumenty, proszę. District Autan, to od razu już wiemy, że musimy cię skonfiskować. 68 kilo, 168 cm wzrostu. Milowski Odin. Dobra, daję ci oczywiście stemperek na tak. Na pewno tak. Co to za świstek? Gdzie paszport? Został skonfiskowany. Nie wolno wam tego robić. Zadzwoń się pod numer podany na kwicie. Dokumenty. Tyle o tej podróży. Zażądano tu mojej obecności. Dobra. Czaj. Chyba trochę inna. Mam nadzieję, że teraz łatwiej się męczy. Nie chcę zostać w warsztacie za długo. No tak, no ale co ja mam zrobić? Tranzyt z terytorium Arystoczki. Długość pobytu 14 dni. Ważne. Ważne. Transmayer, ważne. Zgoda też jest ważna. Brudka, no ma brudkę. 82 kg, 182 cm wzrostu. Jak najbardziej tu się zgadza. Dobra. Witamy. Nie patrzyłem płci znów. Aha, dobrze było. Dokumenty. Cel. Przejeżdżam, tranzyt. Kilka tygodni to nie 14. W sumie. No to jest dziwne. To jest mega dziwne. Ważne? Ważne. Początka dobra. 74, 184 cm wysokości. To jest dobre? Dobre. Płeć mężczyzna, wygasa czy nie wygasa? Prawie zapomniałem. Nie, na szczęście nie. Dokumenty. Arystoczka. Mężczyzna wschodnie Grestin, dystrykt Vescello, 90 kilo. Zgadza się. Dominik, wygasa, nie wygasa. Zapraszamy. Następne. Dokumenty. Obristan. Wizyta. 2 miesiące, zgadza się. Udane, zgodne. I pani Irmina Romanow. Irina, nie Irmina. Iro. Turniu. Piękna? Nie wiem, co za długie włosy, ale okej. Okay. Kobieta, tak, 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 tak. Paszport nie wygasa. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Shit. Dobra, oszczędności. Oszczędności. Bez ogrzewania jedzenia. Ministerstwo Zdrowia troszczy się o obywateli. Mamy kolejny dzień. 18 grudnia, 82 rok. Uff. Inspektorze, ryzyko pandemii jest zbyt duże. Wszyscy patenci muszą posiadać ważną kartę szczepień z wyszczególnionymi ważnym szczepieniem przeciw polio. To wymaganie dotyczy naszych obywateli, cudzoziemców, dyplomatów i azylantów. Zezwala się na przekroczenie granicy obywatelom Zjednoczonej Federacji pod warunkiem posiadania zaświadczenia. W dalszym ciągu konfiskujcie Arystoczkę paszporty należące do mieszkańców dystryktu Autan. Niech żyje Arystoczka. Dobra, następny. Chciałem, że dziadzia. Odwiedzam przyjaciół. 8 tygodni, no to 2 miesiące, zgadza się. Też widzę, że nas próbują tu non-stop, kurde, w jakiś sposób zagiąć. Cholery jedne. Zgodne. To zgodne.
Zgodne. Tu się też zgadza. 68 kilo. Też się zgadza. Nie wygasło. Nie wygasło. Dobra. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Kabrowski też się zgadza. Polio i gruźlica. Dobrze. Zgadza się. O ile o niczym nie zapomniałem, to jest git. I chyba nie. Dokumenty. Karta szczepień. Nikita. Kiedyś był taki serial Nikita. Pamiętam to nawet. Nikita Westro... Pani, ale to pani się chyba, kurde, trochę... Inaczej wyglądacie. Stare zdjęcie. Odcisk palców. Dziadu. Ja cię sprawdzę. No właśnie. Nikita. Proszę, przepuśćcie mnie. Nie. Won. Następny. Dokumenty, proszę. Czy znacie Sergio? Lisa. Powiedział, że jesteście jego przyjacielem i możecie nam pomóc. Proszę, cała moja rodzina zginęła. Tylko Sergio mi pozostał. Masz. Mam miękkie serce. Bardzo wam dziękuję. Masz jeszcze to. Nigdy nie zapomnę waszej dobroci. Dajcie to upomnienie, dajcie. Dokumenty. Elisa. Jestem przyjaciół. Długość pobytu 90 dni. Tam, co się dzieje. Och. Czekamy? Niestety się nie da. No idź, idź. Lubię happy ending. Ale ty, przyjaciółko, nie masz antygeria. To jedno. Ale ty nie masz, przyjaciółko, szczepienia na polio. Nie wierzę w szczepienia. No to nie wierzę również w twój pobyt w aresztoczce. Nara. A, jeszcze to sobie weź. Dokumenty. Cel waszej podróży, mam tutaj pracę. 6 miesięcy, nie, przez miesiąc, przepraszam. Mówiono mi, że obowiązują tu surowe zasady. Cieszę się, że moje papiery są w porządku. Niekoniecznie. Jeden miesiąc praca. Czy to jest ważne? Ważne. Justyna Uchac. To jest to. Działa. Długie włosy. No to dla mnie nie są długie włosy. Ale co ja mogę? Dane zgodne. Zezwolenie na pracę. Statystyka. Termin. To chciałem. Uchac. O to chciałem. To. No. Dane zgodne. Nie pamiętam, co z tą pracą było. Dokumenty. Zezwolenie na pracę. Taki dziwny ten znaczek. Ale dobra. Czyli to się chyba zgadza. Data. WZW typu B. Zgadza się. Justyna. Justyna. Też się zgadza. Szczepienie ważne 3 lata. Ja pierdzielę. Ile tego jest? Wygasa czy nie wygasa? Kobieta, tak. Mogę cię teraz w końcu wpuścić, no. Kurwa, tych dokumentów to tyle nas srali, że... To celowe zagranie było. Dokumenty. Cel. Tranzyt. 2 dni. Dla nich to są 2 dni. Nadwaga, 79 kilo. Wzrost w porządku. Nie wygasa. No nadwaga jestem w stanie uwierzyć. Dobra. To również się zgadza. Ważne chyba jest. Novaretta Luget. To też się zgadza. Tężec polio WZW typu B. Dane zgodne.
Paszport, numer, taki, taki, też zgodny. Czy twój paszport jest dobry? Dobry. Obristan, wszystko się zgadza. Dzień dobry, witamy. Dokumenty. Ale to nie ty jesteś, ej. Jednak ty. Dystrykt Autan. No właśnie. Znów cię mamy. Tu jest wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wyznajemy ci oczywiście wizę, no ale niestety... Niestety... A jeszcze nie, przepraszam. Brak powiązań, chodziło mi o to. Kurde, nie sprawdziłem. Co z moim paszportem? Został skonfiskowany. Dlaczego? Zadzwońcie pod numer podany na kwicie. O czymś zapomniałem? Chyba nie. Dokumenty. Cel. Odwiedziny. Pobyt. Mhm. No co jest? Kurwa. Dzień piąty został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. No na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Lokal kategorii C6 jest dostępny. Czynsz 40, ogrzewanie 5. Mniejsze ogrzewanie, ale większy czynsz. No dobra, spróbujmy. Zwołano obrady międzynarodowe. Kresin pozostaje terenem spornym. Koordynowany ataki na granicę. 15 grudnia 82. A czy Szojgu przypadkiem... Nie Szojgu, tak. Szojgu to jest ten ruski kutas. Sergio przypadkiem nie zginął? Inspektorze, w celu podniesienia wydajności obsługi, zgoda na wjazd oraz karty informacyjne zostały zastąpione przez pojedynczą zgodę na wstęp. Cudzoziemcy muszą teraz przedstawić ważną zgodę na wstęp. Wczorajszy skoordynowany atak sprawił, że zwołano spotkanie kryzysowe. Przybędzie dziś ważny kolechiański negocjator, by przedyskutować problemy na granicy. W dalszym ciągu konfiskujcie arystowskie paszporty należące do mieszkańców Autadu. Niech żyje arystoszka. Same kobiety dzisiaj poszukiwane. Uhuhu. Ty już tam nie jesteś potrzebna. Lecimy. Dzień dobry. Dokumenty. Proszę, karta szczepień. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. O matko, stanę tu 90 dni. Odwiedziny. Dobra. Tak, tu jest wszystko. Narodowość, Republika. Matko Bosko, Częstochowsko. Przecież to jest kurde dziwne. 80 kilo, wzrost dobry. Paszport, numer, dobrze, to się wszystko zgadza. Pani Ksenia. Wojownicza księżniczka. Zgodne. Kobieta, Boston. Polio jest. Tylko czy ważne? Ważne. To też dane zgodne. Dojebali nowych dokumentów. Człowiek się cały czas myli. Serio, ten Sergio chyba umarł. O! Gdzie? Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Długość pobytu? 3 miesiące. Twoje czekanie ciągle zmieniacie zasady. Moje siostry przyszło przez granicę w zeszłym tygodniu z całkiem innymi dokumentami. To jest podobno potrzebuje innej zgody na wstęp. Boże! Zgoda na wstęp. Nadal jest to samo. To nie rozumiem. Kolechia. Wzrost niby dobry, niby niedobry. 3 miesiące. Ile on tam mówił? Też 3 miesiące. To jest ważne. Ważne. Kolechia. Numer paszportu też się zgadza. Odwiedziny. Wzrost. Tak, tak, tak. Krótkie kręcone włosy. Też się zgadza. Polio. Jest, jest.
Damy zgodne. Paszport jest. Zgoda na wstęp jest. To chciałem. Jest. Czy nie wygasa? Nie wygasa. Mężczyzna. W porządku. Kobiety dzisiaj najbardziej sprawdzamy. Reszta wchodzi. Jak do siebie. Ezik. Dokumenty. Rozmowy dyplomatyczne mają zdecydować o losie Egrestin. Rząd może ulec Kolechi. Negocjacje trzeba udaremnić. Wpuśćcie kolechińskiego dyplomatę, lecz zabierzcie mu paszport. Agent Ezik przejmie jego tożsamość. Dobra. Kolechiański. Kolechia. Lechia. Legia. Pamiętać. To się z Legią kojarzy. Dokumenty. Karta szczepień. Jeff Cook. Cook Jeff. Zgodne, polio, tak. Czy paszport się zgadza? Zgadza. 90 kg, 86 cm wzrostu. Wszystko w porządku. Paszport chyba też. Dystrykt Vesillo. Wszystko dobrze. Panie Jeffie Cookie. Kuku. Kuku, kuku. Polio, było, było. Następny. Co? Brak zdolności miejsca wydania. Kurwa mać. Zabijecie mnie tym miejscem wydania. Dobra. To się zgadza? Zgadza. Tężec, polio. Tu też jest w porządku. 59 kg. Wzrost chyba też mniej więcej git. Zryja niepodobna, ale... Dopuścimy. Kowska Laura. Kobieta, tak, tak, tak. Urodzona gdzieś na pewno i kiedyś też. Dobra, no to chyba cię mogę wpuścić. No, coś źle będzie. Kurwa. Jezu, paszport. Minus 5 kredytów. No to już dupa. Przejeżdżam tranzytem. Długość. Kilka tygodni. No dwa tygodnie to dla nich jest kurwa kilka tygodni. Pani Nora. Jak tam pani Nora, Nora? Jestem świnia. Jestem seksistą. I to jakim? Ale tak sobie teraz dopiero uzmysłowiłem to. Moje żarty są czasem nieśmieszne. W większości są nieśmieszne. Dobra, bo się zagadałem. Import, tranzyt, Nora, tak, MPL, polio. Wszystko się zgadza, Nora. Sun Keido. Może być taki, dał wizę? Znaczy, wstęp? No coś spierdolę. O dziwo nie. Dokumenty. Zażądano tu mojej obecności. Kolechia. To ty, przyjaciel. Dobra, spoko. Puścimy cię. Robić się dobrze. Potrzebuję mojego paszportu. Został skonfiskowany. Jestem kolechańskim dyplomatą i zjawiłem się tu z polecenia rządu. Natychmiast oddajcie mój paszport. Zadzwońcie pod numer podany na kwicie. Barbarzyńca. I minus 5. Kurwa, zarobimy dzisiaj? Cały chuj. Odwiedzam przyjaciół. Długość pobytu? Zostanę tu przez 2 tygodnie. Polio. Masz polio? Zgodne. Zgodne. Czyli jesteś zaszczepiony. Nikon. Tu jest Hakon. Hakun, ej, to z Dane Clyta dwójki. Panie Hakun. Egen Hakun. Oj, ty jesteś troszeczkę za bardzo... zdziwiony. Właśnie. Te persony się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona.
No nie masz dwóch różnych imion. No ja bym cię chciał teraz zatrzymać. Powód. I wypierdalaj. Dokumenty. Widziałem, jak wchodził. Dajcie mi jego paszport. No i znów. Doskonale. Jestem do niego bardzo podobny. Muszę tylko zgolić wąsy. Wszyscy musimy poświęcić się dla dobra sprawy. Podbijcie mi wizę. Już miałeś. I znów minus 5. Za aresztoczkę i zakon. Oj, oj, oj. Wyszła niewielka paczka. Jest dostęp przynajmniej do lokal kategorii C8. No i chyba tak zrobimy zaraz. Pensja 25, oszczędności. Ej, ale i tak jesteśmy na zero w sumie. Ej, ale coś to jest nie tak. No dobra, nie mamy ogrzewania, nie mamy jedzenia, ale tu wychodzi czynsz 40 i kary. No 10, tak? Czyli 50. A podarunek od zakonu jeszcze wpadł. No to akurat na zero jesteśmy faktycznie. Dobra, nie jest źle. Kolechia nie zwariowali. Dziwaczne zachowanie negocjatora przerywa rozmowę. Jest Ezik. 20 grudnia 82 rok. Inspektorze, w odpowiedzi na ponowne ataki Ministerstwo Informacji postanowiło rozszerzyć program konfiskaty paszportów. Konfiskujcie wszystkie paszporty rdzennych Arystoczkan. Nie ma wyjątków. Nie konfiskujcie zagranicznych paszportów. Niech żyje Arystoczka. Dokumenty. Tylko nasze musimy w sumie konfiskować, tak? Werner Miranda. Polio jest, jest. A czy się zgadza wszystko tutaj? Chyba też. Kobieta, kobieta. No to tak, witamy pani. Proszę, proszę, proszę. Mój paszport został skonfiskowany. Nie wolno tego robić. Zadzwońcie pod numer podany na kwicie. Czyli wolno. Dokumenty. Cel waszej podróży? Tranzyt. Długość pobytu? 2 dni. 2 dni, tranzyt, Antygeria. Numer paszportu. Mikkel Lauritsen. Ciekawe. Panie Michael. Nie, to jest Mikkel. To nie jest Michael. No właśnie, coś tu i wzrost się chyba nie zgadza. Naturalna różnica. Dobra. No właśnie. Był niezgodny z naszą kartoteką. Nie wiem co powiedzieć, a ja wiem. Bon! To jest. Won. Już. Następny. Dokumenty. Cel. Tylko odwiedziny. Długość. Nawet przez 2 tygodnie. No chyba nie zostaniesz, przyjaciółko, bo twoje dokumenty są nieważne. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne. No i jak? Nie są aktualne. Szczepieni. Zgoda na wstęp. Brakuje wam zgody na wstęp. Czemu diabła jest zgoda na wstęp? Macie na myśli zgodę na wjazd? Mam tu wszystko. Chodzi mi o zgodę na wstęp. Pierwsze słyszę, no to... Co ja ci mam powiedzieć? Zgodę na wjazd i karty identyfikacyjne są już nieważne. Zastąpiła je zgoda na wstęp. To upraszcza moją pracę. Gdzieś mam waszą pracę, cholera. Next, please.
Dokumenty. Arystoczka, tak, tak. Kodiunowa, Natalii. 56, 74, urodzona z pewnością gdzieś. Wygasa ten dowód, nie wygasa. Tu też jest dobrze. Polio, tężec, wszystko w porządku. Ja ci to podstępuję. Wezmę sobie twoją, oczywiście, twój paszport. Oddaj ten paszport. Chcę tutaj sprawdzić jeszcze, bo nie wiem, czy to sprawdziłem. Sprawdziłem. Jest mój paszport. Są skonfiskowane. Dlaczego? Zadzwońcie pod numer na kwicie. Wiem, że znów dziadzia. Wygląda się bardzo mizernie. Założę się, że nie macie pary w rękach. Przyjdźcie poćwiczyć. Pomogę wam zrobić bicę i tą resztę. Masa siła Bary, masa siła Bary, miasto masy, wschodnie Grestin. Wow. Dobre. Ale przyjaciel, niestety dowód to ty stracisz. Znaczy nie dowód. Stracisz to ty paszport. Martes. To się zgadza. Wschodnie Grestin. Tak. Polio, różyczka. Ciekawie. Trochę dziwnie wyglądasz, ale może być. Dobra, witamy pana, ale niestety konfiskata paszportu, proszę. Pyk, pyk. Moje siły miasto masy efekt sugerowane. Masa to nasza specjalność. Ciekawe, czy jestem hardcore wykoksu. Dokumenty. Cel. Azyl. Dobra. I to tu też są zgodne. Emir Sejdik. Też jest zgodne. MPL. Polio też jest zgodne. Urodzony gdzieś na pewno. Tu jest to impor. Z numerem takim, jak sprawdzałem chyba. Wzrost również się zgadza. Dobrze. Azyl, jak najbardziej. Witamy. Następny. Kurwa, to było nie tak. To był niezgodny z bazą danych. Brak zgodności, aha. Praca. Ja już czekałem. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Ministerstwo informacji kontrolowało paszporty waszej rodziny. Jest dostępny tańszy lokal kategorii C8. Minus 5 i tak mamy za czynsz. No niestety. Premia za bojowość 10. Ale jakim cudem? Czynsz 40, to jest naprawdę dużo. 25, 30, a no faktycznie, dobra. No nie stać nas, niestety. Jedzenie, ogrzewanie i leki. Seryjny dzieciobójca uciekł z więzienia Federacji. Simon Wentz, czy arostocki zabójca powróci do domu. Jest 1 grudnia 82. O, dzień dobry. Inspektorze. Minęło sporo czasu. Czytajcie dziś uważnie wasz biuletyn. Będziemy rozmawiać z wieloma pracownikami. Wasza kontrola się zbliża. Przeprowadzę ją osobiście. Nie ma się czego obawiać. Pracujcie ciężko. Zawiadomienie. Wszyscy pracownicy rządowi będą obiektem dogłębnej kontroli. Kontakty z nieodpowiednimi środowiskami będą podstawą natychmiastowego aresztowania. Waszą kontrolę wyznaczono na 24 grudnia. Nie opuszczajcie waszego regionu. W dalszym ciągu konfiskujcie arystockie paszporty należące do rdzennych mieszkańców naszego kraju. Niech żyje arystoczka. Właśnie, ten drań jest do zabrania. Ty co ty?
Po prostu kogoś odwiedzam. Długość pobytu, kilka miesięcy. Ej, no ale to jesteś ty. No jak nie? Naprawdę? Ja bym powiedział, że to jest on. Ja bym powiedział, że to jest on. Naprawdę. To się zgadza, zgadza. Dobra, jak powiązań? To jest zgodne, okej. Okay. Czyli tu się wszystko zgadza. Federacja, urodzony. Gdzie tu jest urodzony? Nie było urodzonego? Ej, mi się dało, że tu było urodzony, a nie, no tu jest urodzony tylko. Dobra, nieważne. Coś popierdoliłem. Albo to jest sfałszowane po prostu. Krótkie, jasne włosy. Mężczyzna, zgodny, dobra. Nie wiem, chyba się nie pomyliłem. Ej, to nie był on. Dziadzia, kurde. Dziadu. Czytałem gazetę. Witajcie, Georgie. Wreszcie te sprawy się trochę komplikują. Może pomyślisz o wyjeździe na chwilę. Obistam to dobre miejsce. To tylko kawałek na północ stąd. Nasze paszporty są skonfiskowane. Nie możemy wyjechać. Oj, to zły znak. Poczekaj. Znam biednego typa. Potrzebujcie nowych papierów. Wygląda jak prawdziwy. Daj mu tylko prawdziwe paszporty do przerobienia. Zmieni dane na twoje. Zostawiam to na własnej skórze. I musimy sobie je wziąć. Żadnych pytań, krótki termin, uczciwe ceny. Wynik na odwrocie. Paszport 20. O Jezu. Klient musi dostarczyć istniejący paszport obistanu, w którym dokona się zmiany. Pytać o Timofeja Wii. Dziadzia, ale to wiesz, że ja cię nie mogę przepuścić? Georgi Kostawa. Dobra. Polio masz? Masz chyba. No, ale dobre masz te paszporty, nie powiem, że nie. Tranzyt. Tu jest dobrze. I dziadzia. Dzięki jeszcze raz. Wiesz co? Weź mój paszport, załatwię inny, żaden problem. Teraz pamiętam to, co jest na ulotce i odejmij ją z powrotem. Nie chcę robić sobie kłopotów. Ty się nazywasz... Kurde, poczekajcie chwilę. Zaraz to ogarniemy. Aparacik. Ja sobie zdjęcie zrobię. Timofiawi. Dobra, masz dziadzia. Obistan piękny o tej porze roku, dużo śniegu. Nie wiem skąd weźmiesz paszporty dla rodziny, ale spryciarz jesteś. Na bank dasz sobie radę. Powodzenia. Nieuprawniona konfiska do paszportu. Dokumenty proszę, cel waszej podróży. Tranzyt przez terytorium Alstoczki. Kilka dni. Waga 50. No, troszeczkę inaczej wyglądasz, przyjaciółko. To przez operację. Ale się okaże. Dane zgodne. Dane zgodne. No dobra, to by się wydawało prawidłowe. Długie włosy. No to też raczej nie, ale okej. Obristan. Jest w porządku. Polio jest oczywiście. Dobra. I paszport również działa. Tak, tak. Dobra. Zabieramy. Co z moim paszportem? Został skonfiskowany. Jak mam jechać dalej? Zadzwoń ci pod numer podany na kwicie. Dobra, czyli mamy już kolejny. Mamy dwa paszporty. Zamierzam pracować. 6 miesięcy.
Zdrowie, ale... To było tu? Tak, 6 miesięcy praca. Wszystko się zgadza. Anze. Kałanze. Ważne to. To też ważne chyba. 58. Wszystko tutaj jest w porządku. Praca 6 miesięcy. Ważne, dobra. Folio jest. Zobaczymy tylko, czy jest data zgodna. Zgodna. Z Anze. Tu też jest zgodne. Termin. Zgodny. Dobra, tu nie możemy sobie niestety nic wziąć. Mamy dwa paszporty, więc luksus. Kurde, zaraz pominę znów postać. Nie był Anze, prawda? Proszę. Dokumenty, proszę. Imigracja. To był Timofia Wii. Wii! Kurde, ja zapomnę, nie zapamiętam, nie mam opcji nawet. Ja zaraz zapomnę. Dobristan, paszport. 57 kilo, ważne. Tu było niezgodność. To się nie zgadza. Proszę, przepuśćcie mnie. Pięknie, teraz wszędzie mam ten klucz. Dane zgodne. Tu też zgodne. Dobra, tu jest ok. Paszport nie wygasa. Też nie wygasa. Być mężczyzna. Wyspierdoliłem pewnie, co? Nie. O, dzień dobry, panie. Azyl. No chyba nie. Puśćcie mnie, bo pożałujecie. Nie wolno wam tego robić. Wziąłem paszport w sumie. Ej, no jak to? 5 kredytów. Shit. Dokumenty, spójrzcie na to. No i co? Simon Wenz zabrał mi ją na zawsze. Siedzę go od wielu tygodni. Wiem, że wkrótce tu będzie. Poproszę o was wielką przysługę, ale to ważne. Puśćcie go, kiedy się pojawi. Ale najpierw odbierzcie mu paszport. Wrócę tu. Widać mi jego paszport, odnajdę go. Prawie, że będziecie był tak jak Julia. Dokumenty. Cel. Wyjeżdżam z wizytą. Długość pobytu? 30 dni. Jeden miesiąc odwiedziny, tak. Wizytą, dobra, to się zgadza. Ramallo Fernando. Tu też się zgadza. Ważne. 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 Ja ci już to ładnie podstępluję. Folio też tu jest, jak najbardziej. Proszę, proszę i proszę. Trawujcie się dobrze. Będzie jeszcze kara. Kurwa mać. Opis. Wasza żona znalazła stare zdjęcie rodzinne. Teraz możecie uciec do Obrystanu z dwoma członkami rodziny. O kurde, to po ile tam było? Ej, coś mi się tutaj nie zgadza. Tam był cennik, paszport 20 za paszport. A i kwit gniazdo, 50, okej, okay, to się zgadza. Ale nie, to też się nie zgadza. A i mnie liczy, dobra. Żona, syn.
A zostawił już teściową wujka i córkę. Oj, oj, oj. Jestem w stanie jeszcze coś zrobić z tym. Porne miasto dzieli nagrody. Szkody na drodze rewolucji kolechian. Widzicie na ścianie? Co? A, to jest to zdjęcie. Jeszcze nie, bo jak to będzie jakiś inspektor, to pierdolę to. Wszyscy pracownicy rządowi będą obiektem do głównej kontroli. Kontakt z innymi środowiskami będą podstawowym. Dobra, to już wiadomo. 24 grudnia. Może nie jest tu tak źle. Po tych ostatnich wydarzeniach wizyta u was jest niemal odpoczynkiem. Otrzymane upomnienia 15. Nie ma już więcej tabliczek. Ale mam zdjęcie. Dobra, to możemy sobie odłożyć na luzie. Lecimy dalej. Ja już w teorii zaczynam trzeci odcinek. Dokumenty. Cel waszej podróży? Odwiedzam moich krewnych. 90 dni. 3 miesiące jak najbardziej. Obristan. Dawno nie było fałszowanych zgód na wstęp. 1 wzrost, krótkie włosy. Jak ja mam sprawdzać to wszystko, jak kurde to jest i tak głupio zrobione. Dobra, to jest zgodne. Polio. Zgodne. Na razie ich nie zabieramy. Musimy kasę trochę nałapać. O, jesteś. Vance Simon. Może nie powinniście tu przychodzić. Nie mam nic do powiedzenia. Nie zabieram mu tego paszportu. No kurwa! Tylko odwiedziny. Długość pobytu? Ustanawiasz coś co kilka miesięcy. To jest śmiech na sali. Śmiech na sali. Naprawdę. I to z tego powodu, że... No kurwa, no chciałem tego przestępcę złapać. Nie patrzy człowiek na to, czy to jest z aristoczki czy nie. No przestępca to przestępca. No to chyba mogli mu potem wyrwać ten paszport. Kurde no. Złe. 2 miesiące, ileś tam mówiła? Kilka miesięcy, odwiedziny. Impor Helen. Dobrze. Helen. Ja cię pierdolę. Gdzie jest mój paszport? W dupie. Brak zgodności płeć. No to i tak bym pewnie nie zauważył tego. Zamierzam pracować, długość pobytu. Zostanę tu przez pół roku. Podoba mi się ten rysunek na ścianie. Przypomina mi jaka była moja rodzina. No to masz problem. Anna Hulkowa. Jestem niemiły, bo się wkurzyłem. 2 miesiące. Ile ty mówiłaś? Co? Pół roku? Chyba nie. Nie zgadza się wasza długość pobytu. Emocji, przepraszam, za tu kilka miesięcy. Jaki jest sens tego? Wiesz, to jest bez sensu. Okulary. Nie masz okularów. Masz problem. Anna Hulkowa, Anna Hulkowa. Kobieta, kobieta. Bo już nawet to patrzę.
Kurde, no. Federacja, praca ważna. Nie wiem, czy sprawdzałem, już mnie po prostu nosi. Folio tenże, wszystko się zgadza. Z tym dowodem, czy paszportem. I z imieniem również. Praca też. Godne zdrowie, Anna Chulkowa. Zgadza się. Kurwa, ile tego tu jest? Dziękuję wam. Dbajcie o swoją rodzinę. Tak łatwo ją stracić. Dokumenty. Cel waszej podróży? Jestem tu przejazdem. Długość pobytu? Zostanę tu przez kilka tygodni. No ale dokumenty, ty kurde, bo cię zaraz trzasnę. To jest wymagane? Nie kurwa, nie jest wymagane. Dokumenty. Widzieliście go? Tak, został aresztowany. Co? Prosiłem, żebyście pozwolili mu przejść. Teraz już nie dosięgnie jego sprawiedliwość. Cholera. Oddawaj zdjęcie mojej córki. Była tylko małą dziewczynką. No trudno, no ale pójdzie siedzieć, kurwa. Głupku. Cel podróży odwiedzam krewnych. Kilka miesięcy. Odwiedziny, tak, 86, zgadza się. Bjorn. Tu się zgadza. Odwiedziny długie, baki też się zgadza. Czy ważne? A, nieważne. Ten dokument utracił ważność. Przykro mi. Dokumenty. No ta kolejna. No to raczej nie dołączysz. Proszę się zlitować. Nie zlituję się. Każdy tak mówi. Nie ma przejścia. Wiem, przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Masz problem. Dokumenty. Cel podróży. Raczej nie. Mam do was kilka pytań. Wpuśćcie mnie, bo pożałujecie. Co robicie? Dobra, następna osoba. Się rozsypali dzisiaj, jak nie wiem. Odwiedziny. Miesiąc, kilka tygodni. No dobra. Ważna czy nieważna? Ważna. Tutaj się chyba również zgadza kobieta. 59 kilo. Dobra, MPL, tu się chyba wszystko zgadza. Polio jest. Jeszcze ani jedna osoba się nie trafiła bez ważnych badań lekarskich. Nie, dobra, jedna się trafiła. Jedna powiedziała, że nie wierzy. Następny. Dokumenty. O Jezu. Praca. No widzę. Długość pobytu? 3 miesiące. Steffi Martinowicz. Wiesz co? Minus 5. A wpuszczę cię, co mi tam. Co z moim paszportem? Został skonfiskowany. Co mam zrobić? Zadzwonić pod numer. I jeszcze ostatnie. Upomnienie MPL. Znów koruje. Nadal możemy tylko z dwoma członkami rodziny.
Mamy kasy. Dobra, ale mamy tak. Jak 3 paszporty? Ej, co jest? What? No kurwa, to specjalnie karę redukowałem. Miałbym 90. No bez jaj. Bez jajec. Przyszłość przejścia graniczego niepewna. To wcześnie na otwartość. To jest 3 grudnia, 82 rok. Inspektorze, Ministerstwo Przepływu Ludności jest zaangażowane w rozmowy dotyczące zamknięcia przejścia granicznego w Grestin. W oczekiwaniu na decyzję wykonujcie swoje obowiązki. Wasza kontrola wyznaczona jest na jutrzejszy poranek. Nie opuszczajcie waszego regionu. W dalszym ciągu konfiskujcie arystotkie paszporty należące do rdzennych mieszkańców naszego kraju. Niech żyje arystoczka. Ja muszę tylko i wyłącznie konfiskować chyba kurwa te dokumenty czerwone. A jestem głupi. Jestem głupi na maksa. No dobra. No trudno, no już teraz nic z tym nie zrobię. Nie zrozumiałem reguły gry. Już rozumiem. Dokumenty. O, te musimy. Do Bristanu. Imigruję do arystoczki. APV, polio. Masz. W nagrodę wejdziesz. Nawet nie sprawdzam cię. Z moim paszportem został skonfiskowany. Nic. Zadzwońcie. Wiem. Wymagane szczepienie przeterminowane. Pierwsza osoba była. Wjeżdżam do pracy. Długość pobytu. Zostanę tu 3 miesiące. Dobra. To... git. To chyba też git. Ohoho, dobra. Panie. To dwa różne numery. Nie wiem co powiedzieć. Ja wiem. On. Co to jest? Lecimy dalej. Książce dziadzia. Cel waszej podróży przejeżdżam tranzytem. Dobra, ja cię puszczę, ale... mój paszport został skonfiskowany. Dlaczego? Tak. Dobra, już teraz nie popełniam błędów. Dokumenty. Po prostu kogoś odwiedzam. Długość pobytu sędu przez kilka tygodni. Natasza. Z Imporu. Kurde, ja nie wiem, nic mi o tym nie wiadomo, a ja wiem. Lecimy dzisiaj z więzieniem. Dziadzia. No właśnie. Chłopie, zrobiłem niezły biznes. Wielki, nie masz pojęcia, w każdym razie chcę ci podziękować. Czekałem w tej kolejce tylko po to. To ja może pójdę. Haha. O, dzięki dziadzia. Ratujesz mi skórę. Dokumenty. Cel waszej podróży? Po prostu kogoś odwiedzam. Kogoś pobytu? Zostanę tu 3 miesiące. No Fobristan. Ja cię wezmę, nawet nie sprawdzam. Ześwistek. Gdzie paszport? Nie wolno tego robić. Wolno. Minus 5, spokojnie, wiem. Mamy 6 paszportów, dlaczego? Nie wiem, czy nie potrzebujemy 7 przypadkiem. Kurde, faja. No już nie mogę sobie pozwolić na to. Mariusz. Zgodne z 13 kilo, Jezu, ile ty ważysz, człowieku? Usiejący, zgadza się, ważne. I zgodne wszystko tak. MPL. Tu jest też ładnie, wszystko pięknie. Sprawdziłem.
sprawdziłem. Polio jest, jest. Mariusz Sande. I wszystko zgodne. Robujcie się dobrze. Będzie? W dupę się pocałujcie. Imigruję do Arystoszki. Imigracja zawsze, tak. Gdzie jest? Co się dzieje? Dobra. I do mnie. A nie, 6 potrzebowałem. Wyniki pracy, ruszyliście do domu, żeby sprawdzić, co z rodziną. Do tego się okazuje, została wyznaczona najjutrzejszy poranek. Teraz możecie uciec do obu stanu ze wszystkimi. Nie stać mnie. No serio? No nie ma osoby, nie ma jak nawet. Dobra, no cóż. Kary dycha. Tak by nas nie było stać. Nie wiem czemu czynsz musimy płacić, skoro i tak uciekamy, ale okej. To trochę dziwne, trochę dziwne. Ucieczka. Razem z wami do Arbistanu wyruszają wasz syn, wasza żona, wasza siostrzenica i wasz wujek. W mieszkaniu w Grestin wasza teściowa szykuje się do powrotu do Nirska. Jedacie do nocnego pociągu na terytorium północne. Jest niemal pusty. Płacicie za podrobione w pośpiechu paszporty i chwyty reparianta. Wyglądają okropnie. Docieracie do przejścia o świcie. Kolejka jest ogromna. 6 godzin później. Wasze dokumenty. Proszę. Wyjeżdżacie sami? Nie, jest ze mną moja rodzina. Proszę, wszystkie dokumenty. Zamierzamy odwiedzić krewnych. Nie interesują mnie wasze zamiary. Proszę czekać. Witamy w Obristanie. Następny. Nie wiadomo, gdzie przebywa wasza teściowa. Jebać teściową, dobry ending. Oj. Dobra, zakończenie 16 z 20. Moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że jeżeli chodzi o Papers, Please, no to myślę, że tyle będzie. W porządku, jeżeli chodzi o content. Jeszcze spróbujemy, o ile się da. Ostatni, tak? Przyszłość graniczna niepewna. Wiecie co jeszcze chcę sprawdzić? Chcę sprawdzić, bo jest 23 grudnia, tak? Jeszcze zrobimy taki szybki odcinek, no. Może nie powinienem. Trochę będzie po godzinie. Z moich krewnych. No dobra, no spróbuję jeszcze. Pokażę wam ending wyglądający. Jak to wygląda na samym końcu. Nawet tutaj zbytnio nie będę się starał. Więc wrócę do was już na sam koniec. Dobra, już jesteśmy. Nie starałem się zbytnio, bo kar sporo dostałem, bo aż 20 dolków. No ale co, moi drodzy, dzisiaj sobie jemy, bo to będzie ostatnia wieczerza nasza w sobie. Albo nie, ogrzewanie znów wyłączamy. Może jeszcze będzie jeden dzień, zobaczymy. Idziemy spać, zobaczymy naszą kontrolę. Witajcie, inspektorze. Kontrolowaliśmy waszą ostatnią działalność. Wykryto wasz związek z grupą znaną jako Zakon Gwiazdy Ezika. Niektórzy członkowie grupy zostali aresztowani w aresztoczce. W toku przesłuchań co najmniej jeden z nich przyznał się do otrzymywania waszej pomocy. Oznacza to najwyższego stopnia zdrady stanu. Żegnajcie, inspektorze. Egzekucja odbędzie się dziś w nocy.
Los waszej rodziny jest nieznany. Zakon zniszczono. Sprawiedliwość została przywrócona. Niech żyje arystoczka. Dobra, 17 zakończenie z 20. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja zanim filmu grał do Shiro, my się oczywiście widzimy w innych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.